jakie wrażenie robi na was ten dom, który, jak widać, bardzo niszczeje? Nie zwracałam uwagi na to, że on niszczeje ten dom, ale byliśmy przed balkonem. I co? Nie mogę mówić. Ale dlaczego? Co dlatego, pani? Że chciałam, żeby ona wyszła na tym balkon. Pan poznał Violettę Villas? W 2007 roku. Wtedy śpiewałem piosenkę Nie ma miłości bez zazdrości i wygrałem program Szansa na sukces. Jesteśmy miłośnikami przede wszystkim talentu. Talentu, twórczości. Wszystkiego, co stworzyła, co oddała polskiej kulturze. 5 grudnia 2011 roku media obiegła informacja o śmierci Violetty Villas. Artystka zmarła w tajemniczych okolicznościach. Ciało piosenkarki znaleziono w jej domu w Lewinie. W tym pokoju zmarła. W tym pokoju przebywała przez ostatnie dni swojego życia. Obraz jest przygnębiający tego wszystkiego. Tutaj nie ma nic pozytywnego. Stwierdzone urazy ciała w postaci siniaków, złamania żeber oraz kości udowej świadczyły o znęcaniu się nad artystką oraz o braku pomocy lekarskiej. Żałuję tego, że odeszła pani Violetta, bo nigdy bym się nie spodziewała. W efekcie prokuratorskiego śledztwa, a następnie procesu, Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał opiekunkę artystki Elżbietę B. na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ja bardzo kochałam pani Violetty. Po przeprowadzce spod warszawskiej Magdalenki Villas zamieszkała ze swoją opiekunką Elżbietą B. w rodzinnym Lewinie. Otoczona zwierzętami coraz bardziej odcinała się od rodziny oraz przyjaciół. Mieszkańcy miasteczka oraz fani nie zapominają tak o talencie, jak i tragicznej śmierci Violetty Villas. Wciąż zastanawiają się, jak można było pomóc artystce. Ja nie mogę się pogodzić. Mogłam ją po prostu na jakieś pół roku przenieść do Schwarzwaldu. Tam, gdzie pani mieszka? Tak, tam by odpoczęła. Tak właściwie nie zrobiłam nic. Nie wiem, czy nie byłoby możliwe. Może gdybym miała prędzej kontakt z rodziną, może by się zgodzili. Może pani Violetta by się zgodziła. Nikt po prostu z tą pomocą nie przyszedł, tak? Villas była prawdziwą gwiazdą. Swoim czterooktawowym głosem już w latach 60. podbiła sceny Francji, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. W Las Vegas występowała obok Franka Sinatry. Proponowano jej także role filmowe w Hollywood. Mimo wielu propozycji artystka wróciła do komunistycznej Polski. Uwikłana w uzależnienia, nie udźwignęła ciężaru sławy. Niespełna 9 lat od tragicznych wydarzeń w domu Villas udało się upamiętnić postać gwiazdy. Dzięki staraniom władz gminy w Lewinie powstała Izba Pamięci poświęcona życiu oraz twórczości artystki. Jednakże ze względu na zastrzeżenie przez syna nazwiska matki jako znaku towarowego, sala pamięci nosi nazwę Violetty V. Rozmawiałam z synem pani Violetty, to mówił tylko, że jest to zastrzeżona nazwa Violetta Villas, dlatego wtedy już nie staraliśmy, bo wiadomo, to się wiąże z opłatami, to są dodatkowe koszty. Izbę Pamięci tworzy głównie kolekcja fotografii ofiarowana gminie przez szwagra Violetty Villas, Jana Mulawę. To 60 bezcennych zdjęć. Cieszy się pan, że powstała ta izba? O tak, Lewin na tym dużo zyska. Chciałam, żeby to jakoś to uwidocznić dla świata. Te zdjęcia, które miałem. Które z tych zdjęć, które pan ofiarował, jest panu bliskie sercu? Przy grobie rodziców. Violetta przy grobie rodziców. To mi się podoba właśnie. To, jest... to pan lubi? To zdjęcie pan lubi? Tak. Dlaczego? No bo tak jest oryginalne. Ona tak oryginalnie tam wyszła. Bez pana zdjęć nie byłoby tej Izby Pamięci. No można powiedzieć, że tak. Dzisiaj płomień z ognia. Wiem, że nie będzie dla nas nigdzie już ratunku, bo to jest pocałunek, który spala dom.